Hej, z tej strony Drakonager, witam w 22. odcinku serii Zagrajmy w Puzzle Quest. Ostatnio wykonaliśmy misję Tlaktronga i po prostu była beka. Z nim będzie beka, po prostu. On bardzo dużo beka, bo dużo je. Badumc, taki tam żarcik. No dobra. Trzeba wziąć misję główną oczywiście. Rada Wojenna. Zwlekam z tym od bodajże 2 odcinków. Przyjmujemy. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Co będzie trzeba. Zanim się tam udamy, to ja bym poszedł jeszcze do legowiska Trolley Silver Myr. Oczywiście po drodze muszę walczyć. Jakże uroczo. Dobra. Nie gadaj, tylko walcz. Kontratak. Czy jeszcze nikt nie napisał o tym, czy chcecie odcinek bonusowy o na przykład klasie czarodzieja? W ogóle to mało mam komentarzy pod odcinkami z tej serii. Śmiało, piszcie. Oczywiście na temat gry. Bo to mnie najbardziej interesuje. Czy chcecie odcinek bonusowy o... No może nawet odcinki by wyszły. Zobaczymy. Czy ktoś chce ze mną zagrać w multiplayerze? Się zmierzyć ze mną? Ja bardzo chętnie z kimś zawalczę. Ło, 14, ale walnęło. To chyba rekord Akademii. No kurde. Nagle się przeciwnik obudził i zaczął mnie napitalać. W sensie nie popełnia błędu zostawiania czaszek. Mówiłem. No to była szóstka. Za to to powinienem normalnie wygrać grę. Nie no, ja sobie robię. Aczkolwiek gra nie uwzględnia zrobienia szóstki. Maksimum to jest piątka. A szkoda, bo w Badge Vault 3 za stworzenie, za połączenie 6 jednakowych klejnotów, chyba tak fachowo jubilersko nazywa, otrzymujemy. Czekaj, żebym nie pomylił nazw. Chyba supernowe. Tak, supernowe, supernową, jakkolwiek się tam wymawia. No raz mi się to udało, muszę przyznać. Chyba raz tylko. To się nie zdarza nadwyraz często, w sensie ta szóstka właśnie. Trzeba się naprawdę postarać, żeby ją... No żeby połączyć te 6 diamentów, nazwę to diamentami, żeby było wiadomo o co chodzi. Ogólnie Badge Vault ma, trzeci Badge Vault ma bardzo fajny system osiągnięć. I ogólnie ma bardzo fajnie przemyślane bonusy? Mogę to nazwać bonusami? No niech będą bonusy. Przed chwilą było to samo, ludzie. I ogry. Wracając jeszcze do Badge Vault. Ogólnie polecam tą grę. To jest... Właśnie Badge Vault, to oryginalne Badge Vault. Bejewelec, jak ktoś nie wie, co to za słowo. To jest... Tak można powiedzieć...
oryginalny, nie wiem, może określmy to jako praojciec gier typu Połącz 3, coś jak Wolfenstein wśród FPS-ów. Znaczy wtedy gra się jeszcze nazywała Diamond Mine. Nie Wolfenstein, mówię o Bejeweled. Taka ciekawostka ode mnie. Yeah. Jest nowe zaklęcie. Yeah, super. To co, inwestujemy 2 punkty w morale? Czemu nie? Cóż to za chwila? Schwytamy go, spróbujemy, jakby co, mam jeszcze oczywiście internet. Pomyślę, że kiedyś nie mieliśmy takich luksusów. Dobra, co to za zaklęcie? Show Berserkera. Wezmę to zamiast wirującego ataku. Sprawdzimy, jak to działa. Alf. To jest taki serial, kojarzycie? Alf, taki serial właśnie. No, mniejsza. Okej. Będzie trzeba trochę popróbować. Pokombinować. Dobra. Coś czuję, że mi teraz nie wyszło. No i tego to jestem teraz pewien. No to nie będzie widocznie łatwa minigierka. Nawet nie wiem od czego zacząć. No, kiedyś to się robiło metodą prób i błędów. Ogólnie się przychodziło gry właśnie przygodówki, gry logiczne. Teraz mamy dobrodziejstwo internetu, wiadomo. No ale niektórzy nadal muszą korzystać. Próbować samemu to. Cholera, złoto. Źle. Źle. Szkolwiek? Wyszło? Prawie, że dobrze. Dobra, coś z tym złotem trzeba wykombinować. Dobrze? O kurde! Ale jaja. Jak berety. Mówiłem, metoda prób i błędów. Widzicie? Jaki wasz smokokuzyk jest mądry? Yeah, epicka muzyczka. Trochę za wcześnie, dobra. Do legowiska trolla. Będzie ciekawie. Widzę, że troszkę zmieni kolor skóry i to chyba tyle. Lodowe trolle mieszkają w zimnych obszarach na północy, potrafią zamrażać swoich przeciwników. To super. Czyżbym znowu dostał szoku termicznego? Czy znowu dostanę, w sumie powinienem powiedzieć. Jakby się tak uparł, to normalnie bym każdego przeciwnika schwytał. No, może mi się uda. To nie powinno być chyba takie trudne. Wystarczy trochę powalczyć, tak ze chyba 3 razy i potem można chwytać. W ogóle miałem zmienić wierzchowca, ale zapomniałem o tym. Zdąży się. Co się odwlecze, to nie uciecze. Jak to mówi stare chińsko-koreańskie przysłowie. Żartuję. Żartuję. Jaki tam żarcik. Dobra, mam ten szał berserkera. Zamienia czerwone klejnoty w czaszki. Twoja tura się nie kończy, ile masz co najmniej 15 punktów czerwonej many. Czyli najpierw zbierasz manę. A potem możesz
Na planszy zmienić czerwoną manę czaszki. Seems legit. Trzeba zielonej many. Gdzie mana? Gdzie zamrożenie? Zmienia czerwone kolory w niebieskie. Aha. Okej. Okay. Może być. Trole potrafią się regenerować. To jest dość irytujące na dłuższą metę. Czemu się mówi na dłuższą metę? Nie może być na dłuższy start? Nie wiem. Nie będę tu teraz się nad tym rozwodził. Rozwodzić się nad czymś. Też trochę dziwnie brzmi. Dobra, o czym ja tu gadam w ogóle? Nie ma. Nie jestem polonistą. To nie jest kanał edukacyjny. To co? Jedziemy z tym koksem. Uhuhu, no to piąteczka, panowie. Yeah. Dla takich chwil warto być rycerzem. Znaczy wojownikiem. Przepraszam. Nie, to był celowy tekst. Celowy zabieg. Dla takich chwil warto być rycerzem. Wziąłem to z... pingwinów z Madagaskaru. Ogólnie to myślałem nad jakąś przeróbką pingwinów, coś typu właśnie Pingu, naszego tabaka jest nienormalna, ale no na razie to jest w fazie planów. Tak jak wiele gier, które chciałbym kiedyś stworzyć. Nie. Może kiedyś. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. A, co mi tam? Ruska ruletka. No, chciałem, kurde, heroiczny wyczyn i się nie udało. Jeszcze tylko dobić. Spłatanie, dobra. Jest. Wracamy do drąga, no to super, po prostu. Po prostu już czuję, że będzie grubo. Badunc! Wiecie, bo drąg jest gruby. O, drugi trybik. Co my tu mamy? Pinki, zamknij usta, jak do mnie mówisz. Centaur. O, będziemy walczyć z centaurem, ale super. Super. Po prostu super. Mnie też ciekawi. W sumie to jestem ja, więc... Nieważne. Dobry z ciebie, chłopiec. Ach, to wesołe polskie tłumaczenie. No comment. Walczmy! Oprócz tego, że może cię stratować, zadając obrażenia... Równe połowie jego zielonej many, centaur posiada specjalną zdolność łucznictwa, która zadaje ci rany równe poziomowi twojej żółtej many, więc jej nie oszczędzaj. Zlituj, żeś się. Już ktoś miał taką zdolność. Już się wypowiadałem na jej temat. I nadal uważam to samo, po prostu... Czyli nie tyle uważam, co po prostu... Nadal o tym myślę. No, że po prostu... Mana, którą zbieramy, obróci się przeciwko nam. Tratowanie. Pół koń stratuje pół konia. Czyli, czekaj, innymi słowy... Pół koń, pół człowiek stratuje pół konia, pół smoka. Dziwne, co nie? Takie cuda tylko u mnie. Prawdopodobnie tylko u mnie. Jest! Udało się! Ale się cieszę! Uhu! Heroiczny wyczyn! Yes! Kurczę, jak chciałem, żeby był, to go nie było. A jak się go kompletnie nie spodziewałem, to masz! Masz heroiczny wyczyn. Nie to, że narzekam, po prostu... Jakby to powiedzieć...
Nie znasz dnia ani godziny. Po prostu. Czasami jak próbujemy coś zrobić, to nam się nie uda. Czasami jak się czegoś nie spodziewamy, to nagle to dostajemy. Trochę to dziwne, co nie? Życie jest przewrotne, jak to mówią. Dobra. Przynajmniej nie strzeli mi strzałą w kolano. Wiecie, o co mi chodzi. Jakby ktoś nie wiedział. No normalnie zdębiałem jak dom, gdy się dowiedział, że ma zostać ścięty. To akurat było... To było, że niemalże cud po prostu. Dwa razy pod rząd, czy z rzędu. Mniejsza wymowę. To się dość rzadko zdarza. To jest normalnie widok rzadki jako łzy jednorożca. W ogóle sam jednorożec. Chyba, że jesteś bronym. Czy ja już tego nie powiedziałem gdzieś? Mniejsza. Wow, dwa razy heroiczny wyczyn w jednym pojedynku. To jest dopiero heroiczny wyczyn, to jest po prostu legendarny wyczyn. Powinienem dostać dwa razy więcej doświadczenia za to. Szał Berserkera, jedziemy z tym. Uuu, to jest pole minowe. Nie żyjesz. I dobić go. 34 punkty obrażeń, ale to było piękne po prostu, już lubię tą zdolność. Gdzie potem mamy się udać? Dobra, tutaj jest zwierzę droga. Dobra, na razie nic. Nie, na razie chyba nie ma nigdzie kolejnej zębatki, czy innego cuda na kiju. Możemy sobie chwilowo odpocząć od gadania Kalkusa. Nie, znaczy nie to, że... Znaczy mój bohater w sumie odpocznie. Mi jego gadanie nie przeszkadza. Ja bardzo lubię, jak on gada. Dobra, niech będzie złoto. Nie będę wybrzydzał. A mogłem to ja mieć tą piątkę. Mogłem użyć tarczy jednorożca, mieć dodatkową turę. Przepraszam, tarczę Rarity, która hojnie obdarowywuje nas punktami zdrowia. Tak. Dokładnie. Znowu to samo. Nie będę się powtarzał. No, przeciwnik wpadł w szał. O kurde. Zrobiło się niebezpiecznie. Orzeczny jest niebezpieczny. Boże, co ja robię na tych le... Helena, mam zawał po prostu. W sumie to powinienem powiedzieć. Yennefer, mam zawał. To już jest rzadkie jak... Wiem, jak filmy na kanale Rechłamy. Badumc. Andrzej, jeśli to oglądasz, nie obraź się, to był tylko taki żart. Są tylko żarty. Tylko żart. It's just a prank, bro. I don't want to offend you. It's just a joke. Który nie każdy zrozumie. W sumie to prawie nikt nie zrozumie. Może powinienem to wyjaśnić. Pamiętacie mój film odpowiedź na wezwanie kanału Rechłama? No to właśnie na tym kanale mówię.
to kanał prowadzony przez mojego znajomego. Pozdrawiam. Prowadzącego ten kanał. W ogóle... No i... Mamy taki jakby mem u nas na ekipie. W sumie to nie tylko na ekipie. Oczywiście ekipę Draconagera. Że... Rychłama rzadko wrzuca filmy. To jest taki jakby mem umysłowy. Wszak to dziwnie zabrzmiało, co nie? Chodzi o to po prostu, że to jest mem. Tylko nie taki jak na przykład, nie wiem, Filozoraptor, Pieseł. Taki mem w myślach. Tak, to nadal jest dziwne, wiem. Ale... No mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Jeśli nie, to napiszcie w komentarzu, to ja to wyjaśnię. No ewentualnie... Andrzej, jeśli... to ogląda. Jeszcze raz pozdrawiam. Perfekcyjnie. Zejdź mi z drogi. Nie chce mi się walczyć. Litości. O! No to akurat dobra wiadomość. O kurde, no to się zrobiło ciekawie. Metoda błędów. Nie wiem, improwizuję. Sztuka improwizacji. Może się uda? Nie. Troszkę to skrzeniłem. Tylko troszeczkę. Wiem, Twilight, że przegrałem. Że to nie tyle przegrałem, co mi się nie udało. Wiem o tym, Twilight. Nie musisz mi tego wypominać. Trzeba zrobić tutaj czwórkę z tych czaszek. Podwójną czwórkę, warto zaznaczyć. Żeby to zrobić... Może źle zaczynam ogólnie. Jest niewykluczone. Dobra, źle. Spróbujmy tak. Źle. Podobały mi się te zagadki ogólnie. Bardzo fajna minigra. No ale wymaga kombinowania. To czasami jak koń pod górkę. No ale mi to w sumie nie przeszkadza. Dobra, myślę, że trzeba by... Nie, a może? Dobra, zaryzykuję. Źle, kurde, co ja robię? Żebym wiedział chociaż od czego zacząć. Dobra, spróbuję... Kurde, źle, ja pierdzielę. O, taki dźwięk właśnie jest, jak byśmy w czasie pojedynku wykonali niewłaściwy ruch. Plus jeszcze odbiera nam 5 punktów zdrowia, więc nie warto próbować nawet. Lepiej się nie pomylić. Zapermyli się tylko raz, no nie w machinarium. Pamiętacie jeszcze mój lesy z machinarium? No właśnie. No kombinuję. Jak to kurde zrobić? Może... Arety. Trochę improwizuję, jak mam być szczery. No ale improwizować też trzeba umieć. No i co bądź... No ja chyba nie umiem. Dobra. Zrobię cięcie.
Dobra, to trzeba zrobić tak. Troszkę nietypowo. Nie wiem, czy bym na to wpadł. No może bym wpadł, no ale trochę czasu by to zajęło. No nie chcę go tracić. Okej. I teraz. Kurde, coś. Kurczę, chciałem spróbować samemu to dokończyć, no i. Wyszło trochę do kitu. Przepraszam. Jeszcze raz, spokojnie. Nie śpiesz się, Draconager. Dobra. Czekajcie, bo się zamyśliłem. Ej, coś robię źle chyba. Czekajcie, no. Kurde, no. Coś tu źle robię. Pierdziele. Dobra. Bez pośpiechu. To jest przyczyna moich błędów. Pośpiech. Dobra. Na spokojnie. Dobra. No, dobra, już ogarnąłem. Dziękuję X, Drunken Masters X, za ten film, który mi pomógł. Jesteś zajebisty ziomuś. Dobra, wypadałoby za chwilę pójść, nie wiem, do Bartoni, chociaż. Dobra, kiedy indziej. Wracamy do Dronga. Już się nie mogę doczekać. Zrobił się lekko zielony. Kostur krwi trolla. O, nowy poziom. Czego się spodziewaliście? Co my tu mamy? Niezbyt to interesujące. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć.